A teraz pokażemy Wam, jak w prosty sposób założyć sztab w naszym systemie operacji Rzeka. Na początek wchodzimy na naszą stronę www.operacjarzeka.pl. Następnie w głównym oknie mamy przycisk Załóż sztab. W tym momencie działa już troszkę sztabów, więc jeżeli chcecie założyć swój sztab, klikamy w prawym górnym rogu okno, w którym przesuwamy się na przycisk Utwórz konto. W tym momencie zakładamy konto, którego będziecie użytkownikami. Wpisujemy po kolei imię, nazwisko, adres mailowy oraz wymyślamy hasło. Hasło oczywiście powtarzamy, wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz jeżeli chcemy, a zachęcamy, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji newsletterem. Następnie oczywiście odhaczamy, że nie jesteśmy robotem i klikamy Utwórz konto. W tym momencie otwieramy własną skrzynkę pocztową, którą oczywiście założyliśmy razem w tym koncie. Sprawdzamy naszą skrzynkę pocztową, przesuwamy i naciskamy na przycisk aktywacji konta. Otrzymujemy informację, że Twoje konto zostało aktywowane, więc aby dostać się do systemu, wpisujemy mail i hasło i logujemy się do naszego systemu. W tym miejscu uzupełniamy nasze dane, zaznaczamy rok urodzenia i wpisujemy nasz numer telefonu. Ważną rzeczą jest, aby potwierdzić numer telefonu, klikając ten przycisk i na numer telefonu otrzymujemy kod weryfikacyjny. Przepisujemy kod weryfikacyjny i potwierdzamy numer telefonu. System pokaże nam, że telefon jest już zweryfikowany. Jeżeli mamy założony już nasz profil, kolejnym etapem jest założenie sztabu. Na samym dole naszego okna Mój profil klikamy Sztaby i przechodzimy do okna założenia sztabu. Oczywiście w głównym oknie wyświetlą nam się już różne sztaby, które w tej chwili są założone, a po lewej stronie na żółto na górze świeci się przycisk Załóż sztab. Klikamy ten przycisk i wpisujemy naszą nazwę sztabu. Zaznaczamy województwo, zaznaczamy powiat, zaznaczamy gminę. Możemy wybrać sobie upominek. Mamy do wyboru kilka opcji. Albo jedną z koszulek, albo opcję Sadzimy drzewo. Jeżeli wybierzemy drzewo, w tegorocznej edycji akcji Operacja Rzeka jesienią posadzimy las. Każdy uczestnik, który wybierze drzewo, będzie miał w tym lesie swoje drzewo. Pod spodem wybieramy adres do wysyłki materiałów. Na samym końcu klikamy Załóż sztab. W tym momencie nasz sztab został założony, ale bardzo ważną rzeczą jest, aby potwierdzić dokumenty. W prawym górnym rogu wybieramy Mój sztab, potwierdzamy numer telefonu oraz klikamy przycisk Aktywuj sztab. I w tym momencie otrzymamy na nasz adres mailowy dokument, który musimy podpisać. Dokument jest wysyłany z serwisu Authenti, w związku z tym otrzymujemy maila z dokumentem, który należy podpisać. Klikamy Zobacz dokument, otwiera nam się strona serwisu Authenti. W lewym oknie mamy regulamin, zachęcamy do przeczytania, a po prawej stronie mamy informacje o tym, o podpisie. Szczegóły, czyli nazwa dokumentu, kto jest odbiorcą, czyli my, oraz strona reprezentująca operację Rzeka. Klikamy podpisywanie. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy oświadczenie i klikamy przycisk Podpisz. I otrzymujemy informację, że dokument został już podpisany. Po odświeżeniu strony w lewym górnym rogu nie ma już innego przycisku, jak tylko przycisk Mój sztab, co pokazuje, że nasz dokument został podpisany. Kolejnym etapem w systemie operacji Rzeka jest dodawanie akcji. Kiedy jesteśmy na profilu naszego sztabu, klikamy w Dodaj akcję i tutaj mamy do wyboru trzy różne możliwości. Pierwsza jest to akcja otwarta, jest to akcja dla wszystkich. Zakładamy akcję, zapraszamy znajomych, każdy może się dopisać do naszej akcji. Drugą możliwością jest to akcja prywatna. Zakładamy akcję, do której nikt nie będzie mógł się dopisać, to znaczy tylko osoba, która jest szefem sztabu, będzie mogła dopisać osoby, które będą uczestniczyły w tej akcji. A trzecią akcją, utworzoną specjalnie dla szkół, jest akcja szkolna. Jest to akcja, którą zakłada szef sztabu, nauczyciel, dyrektor szkoły, czy ktoś, kto chciałby pójść z klasą jakąś na akcję. Nie wpisuje danych uczestników, czyli uczniów, wpisuje tylko ilość osób, które będą uczestniczyły w akcji. Jeżeli wybieramy akcję otwartą,
musimy podać nazwę naszej akcji. Wybieramy typ akcji, wybieramy datę, wybieramy godzinę, wybieramy odbiór odpadów. To jest bardzo ważna rzecz. Nasza akcja będzie aktywowana wtedy, kiedy będziemy mieli ustalony odbiór odpadów. Albo lokalny samorząd, albo lokalny operator, albo we własnym zakresie. Oznaczamy nasz obszar działania i tu mamy kilka do wyboru. Sprzątamy nad rzeką, wokół jeziora, z kajaka, w lesie, w mieście, w zależności od tego, jaką akcję podejmujemy. Oznaczamy maksymalną ilość uczestników, która będzie mogła dopisać się do naszej akcji i wpisujemy opis akcji. Zaznaczamy informacje, czy chcemy otrzymać materiały promocyjne. Doświadczenie poprzednich lat mówi o tym, że nie wszystkie materiały, które otrzymujecie, wykorzystujecie. W związku z tym, jeżeli możemy je wykorzystać z poprzednich lat, wykorzystujemy. Jeżeli ktoś nie ma, pierwszy raz będzie prowadził akcję, zaznaczamy wybieranie materiałów promocyjnych i przechodzimy do dalszego etapu, zaznaczania miejsca akcji. Wybieramy województwo, wybieramy powiat, wybieramy miejscowość. Przechodzimy do naszej mapy, wyszukujemy dokładne miejsce, w którym będziemy prowadzić naszą akcję. Oznaczamy przyciskiem to miejsce na mapie i klikamy zapisz. Otrzymujemy informację, że pomyślno dodano naszą akcję. W prawym górnym rogu, kiedy znajdziemy nasze konto, przechodzimy do miejsca akcję i aby w najprostszy sposób znaleźć naszą akcję, naciskamy na przycisk moje akcje. Pojawia się nasza akcja, klikamy w nią i mamy wszystkie informacje, które podaliśmy w formularzu. Jeżeli jako szef sztabu chcemy dołączyć do naszej akcji, klikamy dołącz do akcji. Jeżeli wszystkie dane wpisane są zgodne, tak samo możemy wybrać opcję upominku. Trzeba zaakceptować regulaminy. I klikamy dołącz. Wpisujemy kod weryfikacyjny z telefonu i stajemy się pierwszym uczestnikiem naszej akcji. Kiedy zakończymy już rejestrację sztabu i akcji, pamiętajmy o tym, żeby zapamiętać, na jaki adres mailowy i na jakie hasło założyliśmy sobie w naszym systemie profil, aby móc później kontrolować, ile osób dopisuje się do naszej akcji i co dzieje się w naszym sztabie. Zachęcam do rejestracji w systemie operacji Rzeka, do założenia sztabu, do założenia akcji, do wzięcia udziału w 5. edycji operacji Rzeka. Spotkajmy się nad rzeką.